Nadzór powiatu pilskiego nad zespołem placówek wychowawczych w Łobrzynicy był nieadekwatny do potrzeb. Starosta nie podjął rzetelnych działań, zapewniających powierzenie stanowiska dyrektora zespołu kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu. W wyniku nienależytego kierowania placówką przez kolejnych dyrektorów dopuszczono do nieprawidłowości w gospodarowaniu mieniem, nie zapewniono wymaganych warunków lokalowych oraz wyposażenia, a ewidencja księgowa była prowadzona nierzetelnie i nie oddawała realnego stanu majątkowego zespołu. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, NIK złożyła zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez starostę Pińskiego oraz do Urzędu Skarbowego i Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w zespole.